Co mam wam zapewnić? Uh, that back home in Australia we don't use terms like "ciocha" and "wujek". Że takie słowa jak "ciocha" i "wujek" w Australii nie używam. We don't even use "sister" and "brother" anymore. Nawet już nie mówimy siostro bracie. It's culturally we usually refer to someone that we don't know "Mr." Al or "Mrs.". Jeśli kogoś nie znamy, to Zgodnie z naszymi zasadami kultury mówimy pani czy pan. I co ciekawe, na poziomie uniwersyteckim też nie zwracamy się do kogoś, panie profesorze, po prostu mówimy do siebie po imieniu. Uh, on the other hand, people who come from the Pacific Islands. Z drugiej strony ludzie którzy pochodzą z wysp Pacyficznych seem to be more and wydaje się, że są być może tacy bardziej tradycyjni to to or or i oni właśnie zwracają się do nas z tytułami doktorze, profesorze. But I was thrilled this morning to see the progressive thinking in your church ale ja dzisiaj skupię się na tym, ażeby w zborze, w kościele widzieć to progresywne myślenie. We live in a changing world. Y, żyjemy w świecie, który się zmienia. I te terminy, których używamy, są niezrozumiałe dla ludzi. We use the language. Y, używamy takiego wewnętrznego języka. Ok, uh, and by the way, the presentation by Dr. Adam co ciekawe, ta prezentacja. Przez Adama, o, może wujka Adama, może powinienem powiedzieć? Uh, let me say, it's so important to understand the historical and contextual uh, background. Jest tak ważna, żeby zrozumieć uh, ten historycz, to historyczne tło, to tło uh, kontekstu. It enriches our understanding of things ponieważ ono wzbogaca nasze zrozumienie Jest taka tendencja w kościele dzisiaj, żeby czytać Biblię, czytać dzieła Ellen White po prostu tak jak zostało napisane, tak rozumiemy. And, and look when we read the Bible it's, it's so, uh, it's so, uh, ale gdy czytamy Biblię, jest to tak ciekawe, gdy czytamy ją z perspektywy tego właśnie wydarzenia. And then you hear God's voice speaking to you. I wtedy, gdy słyszymy ten głos, który do nas przemawia. Ale oprócz tego potrzebujemy tego głębszego zrozumienia. What did God intended to people? To hear. co bóg chciał a żeby ludzie usłyszeli what was the jakie było tło what was the general understanding of people and issues jakie było generalne zrozumienie tych ludzi którzy w tamtym czasie żyli and you have a similar similar situation with understanding uh, the flowing context of our church history i takie samo mamy zrozumienie tej zmieniającej się, płynącej historii and naszego the kościoła the of the i wpływu ducha proroctwa, głosu proroctwa. Bo prorocy rozwijali to właściwe zrozumienie wraz ze zmieniającym, upływającym się czasem. Ok, today I want to chcę pójść a krok dalej. Dzisiaj chciałbym przynieść Was o jeden krok wyżej. Wczoraj mówiłem o tym rozwijającym się temacie wielkiego boju. Powiedziałem o tym, że mamy taką tendencję, żeby czytać tę książkę i traktować ją jako źródło historyczne. I gave you a clear evidence that Ellen White and her son understood a a bigger application of that great controversy theme. Jak powiedziałem wczoraj i Ellen White i jej syn widzieli takie ogólne szersze zrozumienie tego tematu wielkiego boju. I the conclusion I have suggested już wnioskując, zasugerowałem, the great, the Ellen clear the że to szersze zrozumienie wielkiego boju pozwoliło Ellen White zrozumieć human value, y, wartość człowieka, human y, tą unikalność człowieka i jak ważna jest wolna wola. I następnie tą niepodzielną jedność umysłu, ciała i duszy. I czego nie powiedziałem wczoraj, wieczorem, to w książce Wychowanie zachęca ludzi do tego, ażeby byli myślicielami. Nie just tylko, co ktoś mówi. Nie przyjmuj y, zapewnik tego co ktoś po prostu mówi. Mind think ale wykorzystaj swój umysł, ażeby przemyśleć to. Don't be like a parrot nie bądź tak jak papuga and repeat what somebody says i nie powtarzaj tylko tego co ktoś mówi even bez myślenia. Because of the uniqueness that we have z powodu e, tej unikalności, wyjątkowości jaką posiadamy. Bóg people as they moved into the sphere of the changing chciał zachęcić ludzi, którzy będą zmierzali się do tych ostatnich scen historii świata. To byli kreatywnymi myślicielami. Przyjaciele, Pan Bóg nie stworzył robotów. God created unique life and people with the potential to think and to create a panbok stworzył ludzi z takim potencjałem żeby myśleli i żeby tworzyli and we have so much to say to the world around us i tyle mamy do powiedzenia ludziom wokół nas we should be at the forefront of innovative ideas Powinniśmy być właściwie na przodzie z innowacyjnymi pomysłami. I co mnie frustruje, to my tylko pożyczamy to, co robią inni. A przecież my mamy coś do zaoferowania temu światu, który wokół nas jest. To taki wstęp. Jak widzicie, ja po prostu fascynuję się tym, o czym mówię. To, czym się dzielę z Wami, pochodzi z mojego serca. Ale oparte jest na solidnej pracy badawczej. mentioned to you that w 1960s. Powiedziałem Wam, że w 1860-tych latach te lata 60. były takim wyzwaniem dla rozwijającego się kościoła bieżących. W, 1858 w 1868 Ellen White otrzymała tą wizję wielkiego boju.

What comes first do you mind? Po pierwsze, o czym myślicie? Yeah, food. good, food, I can understand it. Ja rozumiem you don't have to oczywiście. And by the way, give me another two months and my tongue will unwrap and I think I would speak Polish better. Za dwa miesiące będę mówił już po polsku, jeśli uh, będę sam tyle upatrz. Wiele rzeczy sobie przypominam. Uh, so be, feel free to interact with me some things I may not be able to express in Polish as clear. But you can talk to me. I zawsze możecie do mnie po polsku mówić. Ja czasami być może nie wszystko tak doskonale mogę odpowiedzieć, ale dobrze rozumiem. food. I tak, jest to prawdą. Gdy mówimy zdrowie, myślimy o jedzeniu. I have challenged my church. Postawiłem takie wyzwanie mojemu uh, kościołowi. Trzy I was asked to participate in a health oriented program organized by The government in Papua New Guinea. Three weeks or three months Health program in, mm -hmm. organized by the government in Papua New Guinea. Jakieś czas temu zostałem poproszony do tego, aby uczestniczyć w takim programie na temat zdrowia na wyspie Papua na Bagwinie. The church was part of that sort of program. Kościół był częścią tego programu. We had health practitioners from all over New Guinea. Z całej Nowej Gwinei zebrali się osoby, które są specjalistami do spraw żywienia. I poproszono mnie o to, żebym przygotował prezentację na temat tego, w jaki sposób w Kościele Adwentystów pojawiło się właśnie ta, to poselstwo zdrowia. I tu rozpoczęła się ta. Ta przyjemność. Ponieważ przygotowałem wcześniej taką prezentację, która pojawi, została opublikowana e, w czasopiśmie w 2014 roku. Called the heart of the Seven day Adventist health Message. E, Zatytułowana e, serce Poselstwa zdrowia Kościoła Adwentystów dnia 7. I, I to co odkryłem było takie naprawdę fascynujące. Okay, we have talked about this initial early period, doctrinal development. Wcześniej rozmawialiśmy już o tym wcześniejszym okresie jego rozwoju. In 1860 we have adopted a name. W 1860 przyjęliśmy nazwę. In May 1863 we pierwszą a general, first general conference to w maju 1833 roku po raz pierwszy została zorganizowana generalna konferencja James, naszego kościoła. James White został wybrany jako pierwszy oficjalny przewodniczący generalnej konferencji, But he ale y, odmówił. Why? Dlaczego?

tak bardzo był zaangażowany w to, ażeby kościół się rozwijał, że po prostu był już przemęczony. Do tego powrócę później. So tak więc, tak więc y, odmówił wyboru na to stanowisko na tym urząd. Chcę, żebyście zauważyli, maj 1863 była konferencja. after Ellen White i wkrótce potem Ellen White otrzymała tę tą, e, tą wizję na temat zdrowia. Okay. what I have discovered. To e, co odkryłem. In the context of historical Że w tym kontekście rozwoju historycznego. As early as 1855. W 1855 roku, Even we A, nawet zanim oficjalnie przyjęliśmy nazwę kościoła, Ellen White, began to that Ellen White dotykała już tych poważnych duchowych problemów, które pojawiały się w społeczeństwie. Uh, you will find them in the first volume of the testimony to the churches. Znajdziemy je w pierwszym tomie some of the statements. The servants of the Lord have trusted too much to the strength of the argument and they have had not the firm reliance upon God, which they should have. Zwróćcie uwagę na niektóre z jej słów.łudzy Pana zbyt mocno zaufale sile argumentów, i nie polegali tak mocno na Bogu, jak powinni. See, they, they Myśleli o tym, ażeby e, logicznie argumentować. Ale ta pewność, że Bóg jest obecny w ich życiu, gdzieś tam odeszła na bok. of Boga muszą mieć prawdę w Słody Boże, muszą mieć prawdę w duszy. By the way, let me interrupt. I'm really thankful for all those who did all the translations. Is it helpful for you? naprawdę bardzo dziękuję osobom, które przygotowały to tłumaczenie. Pomaga wam? Yeah, because you can see it sort of in your own language, which was quite helpful. Also the three articles Myślę, że to jest bardzo pomocne, jeżeli możecie je przeczytać w swoim własnym języku. Również te trzy artykuły, które zostaną mógł, made to you. They zostały przygotowane, są już przetłumaczone i na pewno je otrzymacie. Kościół prawie zupełnie zatracił duchowość i wiarę. There was a great lack of faith with the servants of God as well as with the church. wśród sług Bożych oraz w kościele brakowało wiary. Can you see as early as 1857 she began to address serious spiritual conditions in the church? Zauważcie już w 1855 zauważa e, tą sytuację jaka jest w kościele. The form of godliness will not save any Forma pobożności nikogo nie zbawi. Wszyscy muszą mieć głębokie i żywe doświadczenie. Oczywiście to wszystko możemy przeczytać w pierwszym tomie świadectw. Sabat nie był zachowywany. Niektórzy część pracy z sześciu dni przenosili na siódmy. They Tak bardzo byli zajęci y, swoją pracą, że część tych obowiązków przerzucali na, na sabbat. And by the way, uh, in the, in the Biblii the concept of koncept sabbat totally y, sabbatu jest zupełnie inny. You've got no names of the week. Nie mamy tam dni tygodnia. As soon as the finished, y, gdy tylko kończył się sabat, the people lived in anticipation of the to come. Y, Żydzi y, żyli w takim oczekiwaniu na kolejny sabat. The first day the Pierwszy dzień do sabatu, Second, drugi dzień do third, sabatu, fourth, fifth, trzeci, czwarty, piąty. That came the day of. I w końcu nadchodził dzień. hej, Przygotowania. The in in I potem na koniec już. They Przygotowywali się do tego, żeby powitać i celebrować Sabbat. Nadszedł Oczywiście w naszych instytucjach, tam gdzie ja pracuję. We finish work at 12 Kończymy pracę o 12:30, so po to, abyśmy mieli czas na przygotowanie się. Ale te osoby, które mają inną pracę, inne zawody, often work late. Często pracujecie do późna. In, I tak musicie wbiegać w sabbat. Żyjemy w innym świecie. Ale gdy Ellen White o tym pisze, to pisze, że w tym czasie, gdy żyła, były osoby, które gdzieś w umyśle swoim nie były przygotowane na sabbat. Sprawdźcie jeszcze kolejne cytaty. Widziałam, że niektórzy giną duchowo przez pewien czas, jeżeli tylko po to, aby pilnować braci, by trzymali się prosto, szukając każdego błędu, aby przysporzyć im kłopotu. Czy mogę być z wami? Czy rzeczy się zmieniły na do dzisiaj? We still watch people. My nadal obserwujemy ludzi. To find a fault. A żeby znaleźć and then ich upokrąć. I potem uderzyć. In my pastoral ministry, e, gdy byłem pastorem, e, when my when I graduated from BA, gdy m, już skończyłem studia, e, I was appointed to work in a district which was quite interesting. Wyznaczono mi pracę w okręgu, który był dość ciekawy. To był taki ul tych wszystkich niezależnych służb. Ja nie wiem dlaczego pan Bóg mnie wysłał. White. Ponieważ oni wszyscy korzystali źródeł Ellen, White. The on Ellen White. Ich teologia oparta była na Ellen White. The first the first prayer meeting that I was asked to attend poproszono mnie na pierwsze nabożeństwo modlitewne I, to speak i nawet nie pozwolono mi przemawiać, ponieważ pochodziłem z kolegium i byłem wyedukowany. I zgadnijcie, jaki był temat dyskusji na tym spotkaniu. Godzina, godzina Półtorej godziny nabożeństwo modlitewne. To Czy wolno kobietom nosić spodnie? Hello. Can you hear what I'm saying? Słyszycie co mówię? They've conclusion they've reached. Wniosek do jakiego doszli. That yes, it is, but they have to wear skirts over it. Tak, mogą mieć spodnie, ale na wierzchu muszą mieć spódniczkę. Czy wyobrażacie sobie, jak tam gotowałem się na tym spotkaniu? Ale patrzyłem na twarze młodych ludzi, którzy, tam byli. Większość tych młodych ludzi. Odeszła, z kościoła. Ale you, can you, see But you, know, But you see, Ellen White was addressing some of those issues around her time. Ellen White pisała o tych sprawach w swoim czasie. Now, very briefly, as early as 1848, Ellen White began to address some of the issues regarding the use of tobacco and other substances. I wkrótce już, bo 1848 Ellen White uh, zaczęła pisać na temat szkodliwości y, tytoniu i innych używek. Around 1856 there were still some members who were using tobacco, chewing tobacco ponieważ um, jeszcze w 56 roku byli adwentyści, którzy żuli tabakę John Andrews and James White wrote stawiał takie pytania pisząc dlaczego wydajecie pieniądze na zażywanie takich szkodliwych substancji. Przecież lepiej te pieniądze oddać na misję dla Boga. Potem w 1858 roku to, o czym mówię teraz, to tło jest naprawdę bardzo ważne. Ponieważ właśnie w tym roku niektórzy odkryli różnicę pomiędzy pokarmami czystymi i nieczystymi. Jak gdyby chcieli, żeby właśnie to był sprawdzian przynależności do kościoła. Jeśli ktoś spożywał wieprzowinę, powinien być wykluczony. To jest sort of 1850. 1850. Ellen White się o tym dowiedziała, to jest pan pastor Hesco. A to pastor Heskel? Uh, Przeczytajmy, co Ellen White napisała w odpowiedzi na to pytanie. Zobaczyłam, że Twoje poglądy odnośnie odrzucenia wieprzowiny nie wyrządzą szkody, jeśli zachowasz je dla siebie. W swoim osądzie i przekonaniu uczyniłeś to pytanie testem i swoimi czynami dowodzisz wiary w tej kwestii. Jeżeli Bóg chce, aby jego lud powstrzymał się od jedzenia wieprzowiny, przekona ich do tego. Jeżeli obowiązkiem Kościoła jest wstrzymanie się od jedzenia mięsa świni, Bóg objawi to w większej liczbie osób niż dwie czy trzy. On nauczy Kościół tego obowiązku. Widziałam, że aniołowie Boży poprowadzą ludzi nie szybciej, niż są w stanie przyjąć i wdrożyć istotne prawdy. There is an important principle here. To naprawdę bardzo ważne zasady. Please hear me out. Naprawdę słuchajcie mnie. Bóg powołał Ellen White do tej profitycznej misji, misji proroka, jako wtedy, gdy ona jeszcze świętowała niedzielę. Dwa lata, przez dwa lata nadal jeszcze była otwarta na to święcenie niedzieli. W 1858 zmierzy się z tymi problemami i i, I w swojej odpowiedzi widać, że ma taki otwarty umysł. It seems to me, please hear me out. It seems to me that God is more, more gentle with people often we are. I wydaje mi się i uważnie mnie teraz posłuchajcie, wydaje mi się, że Pan Bóg jest bardziej łagodny w stosunku do ludzi niż my jesteśmy. Zwróćcie uwagę na to ostatnie zdanie. I saw that the angels of God will lead His people no faster. Then they could receive an act upon its truth. Widziałam, że aniołowie Boży poprowadzą ludzi nie szybciej, niż są w stanie przyjąć i wdrożyć. How much more gentle should we be with people that come into our ranks and understanding some of these issues? lecz bardziej ułagodna była w stosunku do ludzi, którzy mieli zrozumienie tych spraw, czy, czy inne zrozumienie. Ukazano mi niski stan ludu Bożego. Bóg ich they nie opuścił, ale to oni opuścili Boga i stali się letni. No, they possess the truth. Posiadali teorię prawdy, But it's power. ale brakowało im jej zbawczej mocy. Come to the close of here, yeah? Zanim dojdę do zakończenia tego, tego cytatu, to chcę jeszcze zwrócić do tego, do tego konceptu świadomości, zdrowia. I wish I had time to share with you the exciting story of John Andrews. Chciałbym opowiedzieć wam, chciałbym mieć czas na to, żeby móc opowiedzieć wam o tej historii Johna Andrewsa. Like James White, he died prematurely. Jak James White, za wcześnie umarł. Because of overwork. Ponieważ był przepracowany. In 1871. W 1871. He reflects on his life and his lifestyle. Gdy Ellen pisze na temat jego życia i stylu życia. And please, this is important. Can you read it? To jest ważne. Kiedy rozpoczęłam służbę chrześcijańską w wieku 21 lat, nie cieszyłam się dobrym zdrowiem. Nie byłam w żadnej mierze człowiekiem niepowściągliwym, jak często się mówi. Nie miałam jednak właściwego pojęcia o chrześcijańskiej wstrzemięźliwości. Ciągle towarzyszył mi niepokój umysłu, często wielki. Wspólnie z kilkoma innymi osobami a raczej próbując szerzyć niepopularną prawdę, spadł na mnie ciężar wielkiej troski i konieczność pracy ponad siły, często zajmując nie tylko dzień, ale również większą część nocy. Widzicie, takie nadmierne poświęcenie się pracy zabija ludzi. Nie powinienem dzisiaj mówić o całym of zdrowia. Ja nie powinienem dzisiaj mówić na temat tej całej całego pojęcia zdrowia. Yes, it's John Andrews it's a mistake there. It should, John Andrews, it should be not uh, where is it? Yeah, it's like a female. Yeah, it's like a female. It should be as a man. Właściwie to zostało przetłumaczone tak jakby pisała to Ellen, bo jest rodzaj żeński, a powinien być rodzaj męski, bo to yep. John. Uh, I enjoy what I'm doing. Ja lubię to, co robię. Ale często pracuję za dużo. It's Czasami siedem dni w tygodniu i It's nie jest to zdrowe. Nie jest to zdrowe. And what John I to, o czym pisze John, y jesteśmy, John Andrews, jesteśmy tak poświęceni pracy. że Często e, pracujemy w nocy. So section, vision, I tak zakoń, e, chcąc zakończyć tą część, zanim przejdziemy do wizji, doszedłem do takiego wniosku. There was with the life the at that time, w tym czasie był problem e, życia duchowego. Ponieważ e, praktyki m, życia, stylu życia, były niebezpieczne, of e, byli przepracowani. Wrong, złe były nawyki żywieniowe dieta w tym czasie była potworna mięso na śniadanie mięso na obiad mięso na podwieczorek heavily spiced i tak bardzo mocno przyprawione for the morning were heating uh, a y, na śniadanie przyrządzano jeszcze resztki z po przygrzanych pozostałości z poprzedniego dnia po to help digestion potem by to strawić guess what happened y, they go tea and coffee zgadnijcie co pili herbatę i kawę they were just killing themselves zabijali się there was a time when our ministers could not attend meetings because they were sick Zdarzało się, że kaznodziejowie nie mogli przyjść na spotkania, ponieważ byli chorzy. Ale to, co najważniejsze, stracili duchowo skupienie. Jeśli chcecie zapamiętać, Please remember Z tych prezentacji zapamiętajcie jedną zasadę: że najważniejszym, najważniejszą rzeczą naszego duchowego doświadczenia jest właśnie to skoncentrowanie się duchowe. Więc w tym czasie Kościół przeżywał wewnętrzny kryzys, takie duchowe problemy. I co się On Friday evening, and this is where the story is so fascinating. You know, research. People say to me, history, man, what can we learn from history? I'll tell you what, when you recapture the story of God's involvement in history and in people's life, it's an exciting, exciting adventure. I teraz coś, co będzie naprawdę takie niesamowite, i często stawiają mi ludzie pytania, co takiego ciekawego możemy się nauczyć z historii. Ale właśnie tutaj, tego, ten piątek wieczór, coś niesamowitego się wydarzyło. Because on Friday evening, w piątek wieczór, during the opening Sabbath hours, gdy rozpoczynał się Sabbat, Ellen, Ellen White otrzymała widzenie. And the story goes something like this. I, I tak mniej więcej to przebiegało. It was in the house of family, Było to w domu rodziny Hilliard, kiedy wielkie zagadnienie reformy zdrowia zostało ukazane moim oczom. To jest proste zdanie, But there is a story behind the statement. ale za tym zdaniem jest cała historia. Zarówno Ellen, jak i James White nie czuli się dobrze zamiast zostać w domu w battle creek they traveled quite a distance to mm, udali się w tą drogę do Odsego, dość, yy, dość odległa on that friday w ten piątek. to support couple of evangelists ażeby pomóc rodzinie ewangelistów, who are to a series series on którzy planowali poprowadzić takie spotkania ewangelizacyjne w sobotę. So as a researcher, gdy badałem uh, tę tą, tą historię, zadałem sobie pytanie, why did Ellen White on Friday dlaczego Ellen White otrzymała to, to widzenie w piątek wieczór? Was to just coincidental? Czy to takie przypadkowe? Or was it Czy był jakiś plan za tym? Czy Pan Bóg tutaj wkracza w tą historię człowieka mając pewien plan? And if so, A jeśli tak, what did the to focus on? na czym chciał, ażeby Kościół skupił swoją uwagę?

So Ellen White was asked to offer a Sabbath opening prayer. I poproszono Elenę, ażeby ona pomodliła she came się. Over to her husband. Na rozpoczęcie sabatu, podeszła do swojego męża. I teraz nasz brat Mirosław ma piękną she fryzurę. Położyła ręce na ramieniu swojego męża. I zaczęła się modlić o jego zdrowie. And during that prayer, Podczas tej modlitwy she is taken in the vision. otrzymuje widzenie. 45-minutowe y, 45 widzenie. And when she came out of that vision, I gdy y, powstała, w manuskrypcie zapisała później pewne rzeczy. W tym manuskrypcie pewne rzeczy w związku z moim żoną i was shown some Myself. Pokazano mi pewne rzeczy odnoszące się do mnie i mojego męża. Health message. Poselstwo zdrowia. As a Ma zastosowanie osobiste. It's not that we as a one for all. To nie coś, co tworzymy jako jedna zasada dla wszystkich. Health message Ale postęp zdrowia, z perspektywy Boga, to nie jest jedzenie, as it is. chociaż jest to bardzo ważne. I w tym manuskrypcie, she wrote the following. I'm going to ask Zosia to notice Zosia. I'm to ask Zosia to read this. Please take note of what she's saying. Przeczytam, skoro już nie jestem ciocią Zosią, widziałam, że szatan nie ustawał w wysiłkach, by zniszczyć naszą użyteczność. Widziałam, że nie rozumieliśmy głębi ani przenikliwości wzajemnych rozterek. Oba serca były szczególnie wrażliwe. Dlatego oboje powinniśmy być ostrożni, aby nie sprawiać drugiemu cienia smutku. Próby przyjdą, ale silny we wzajemnej miłości, każdy daleko współczujący drugiemu. Zjednoczenie w pracy dla Boga, możemy stać razem godnie i wiernie, a każda próba pokonana zrodzi tylko dobro. Zwróciliście uwagę na to, o czym tutaj mówi, co się dzieje? Byli bardzo aktywni. Byli bardzo poświęceni. I zamiast skupiać się na tym, co ma znaczenie dla Boga. I zamiast skupiać się na tym, co jest istotne w oczach so on activity, byli tak skoncentrowani na działaniach, że między nimi relacje zaczęły się psuć. Chcę powiedzieć coś, z czego zdajecie sobie sprawę lub nie. Ale powiem to say of, but but I will say it gently because bo to historical fakt. Ale powiem o tym łagodnie, jest to fakt historyczny. Aware, Czy zdajecie sobie sprawę, that in 1876, że w 1876, while Ellen White and James White were in gdy Ellen White i James White pracowali w Kalifornii, they decided to separate for a while. postanowili rozejść się na chwilę, oh, Rozstać oh. się. Yeah, separated for a while. Tak, na chwilę oddzielili się od siebie. Oddalili się od siebie. Jak się okazuje, Ellen White tak bardzo skupiła się na tej pracy życie Jezusa.: James White is a, strong administrator. a James White jest takim silnym administratorem i mówi swojej żonie. You need to go and preach there. Musisz pojechać tam, będzie nieakcja. Na tym spotkaniu namiotowym czy na tym musisz być i musisz przemawiać. a will ona, taka kobietka, mówi, ja nie czuję, że to jest Boża wola dla mnie. And there was I te napięcia. And she wrote a letter to her, to her best friend Lucinda Hall. I napisała e, list do e, przyjaciela, m, do przyjaciółki swojej Cindy I'm just I tak parafrazuje w tym momencie. She said, Lucinda, I don't know what to do. He is so overpowering. He wants to take my life over and control me. Synda, ona, on, Mój mąż jest po prostu taki panujący nade mną. On po prostu And zmusza mnie do, do tych rzeczy. Ja Czuję, że już nie mam siły. I niemalże jak krzyczy, w tym liście moglibyśmy, czytając go, wywnioskować. So she wrote letter to best friend. I napisała ten list do przyjaciółki. I then she realized what she did. I uświadomiła sobie nagle, co ona zrobiła. Następnego dnia napisała kolejny list. And she said, Lucinda, please, please, Proszę, proszę. Letters, ten list. Because I should have not opened to you as my best friend. Ja nie powinnam jako do przyjaciółki otwierać się, tak? My heart to Jesus. Ja powinnam otworzyć moje serce przed Jezusem And tell him my i jemu powierzyć mój ciężar. Burn those Spal te listy. Ja jestem bardzo zadowolony, że Lucinda ich nie spaliła. Because we have those letters on files. Ponieważ mamy je w archiwum. we can read the story. Możemy o tej historii przeczytać. So James White went to California to Battle Creek. Tak więc James White pojechał do Battle Creek. She stayed in California. Ona pozostała w Kalifornii. She wrote a beautiful letter to her husband. Napisała piękne listo swojego męża. Husband, let us understand each other. Mężu, zrozummy się wzajemnie. We both committed to God's work. Obydwoje jesteśmy poświęceni Bożej pracy. But let's be gentle with each other. Ale bądźmy łagodni w stosunku do siebie. Proszę, przebacz mi, ja nie jestem doskonała. I wtedy zaczęli wymieniać te miłosne listy. I ta taka cudowna historia tego pojednania. Ale w tym momencie, gdy Bóg wkroczył z tym poselstwem zdrowia, był powód dla tych pioneers. Był powód, a żeby ci pionierzy skupili się na czymś, co jest ważne. James had major problems at that time. James miał poważne problemy w tym momencie. He remembered all the pain and how how inflicted to him by people. Pamiętał te wszystkie krzywdy, które inni ludzie wyrządzili mu. And he could not forgive. I nie był w stanie przebaczyć. So in that vision she saw an angel and she describes it in the manuscript. I w widzeniu widziała anioła i pisze o tym w tym manuskrypcie. Widziałam anioła, który stał koło mojego męża i wskazywał mu wskazywał, kierował jego wzrok na Jezusa i Jego przebaczenie na krzyżu. I w in that in that bardzo she said something very significant. I Jeszcze coś bardzo ważnego zapisała: „I saw that now we should take care of the God has given. Widziałam, że teraz powinniśmy w szczególny sposób zastroszczyć się o zdrowie, jakie Bóg nam dał. Widziałam, że powinniśmy pielęgnować pogodny, Hope, peaceful frame of mind for our health. Przepełniony nadzieją i pokojem stan umysłu, ponieważ so. nasze zdrowie od tego zależy. only pointing in about food and what you eat. Ona w tym manuskrypcie nie pisze tylko o tym, co jemy. Frame of mind. Ale pisze o stanie naszego umysłu. she about Później, gdy mówiła o sabacie. The Sabbat został stworzony jako dzień wspólnoty człowieka z Bogiem. It's Sabbath. we have not developed friends a theology of Sabbath. Y, Przyjaciel, nie my wymyśliliśmy teologię sama tu. My mówimy niedziela, sobota, sobota, niedziela i, i argumentujemy y, z tej właśnie perspektywy. Ale co to oznacza, być w Bożej obecności w tym dniu? Chcę postawić takie hipotetyczne pytanie. If you were given opportunity next God Gdybyś miał możliwość stanąć obok Boga i zobaczyć to, co Bóg widzi, co by się zmieniło w życiu twoim, moim? Ellen pisze o uzdrowieniach Jezusa. She the value of human life. podkreśla tę wartość ludzkiego życia. W życiu Jezusa napisane, że godziny sobotnie stanowią czas uzdrowienia ducha i relacji. So this is the to jest właśnie to tło tego widzenia. I the conclusion that I've reached. A wniosek, do którego doszedłem, that time, że w tym właśnie momencie czasu, see, to think, bo to o czym musimy pomyśleć, zwróćcie uwagę na to, powtarzam well to cały czas, Bóg przygotował swoich ludzi na życie, życie, które ma nadejść. I sugeruję, że brak dobrego, wyważonego stylu życia do stresu. And worry, negative predisposition, discouragement, and even unchristian attitudes. Brak, zrównoważonego, brak zrównoważonego stylu życia przyczyniał się do stresu, zmartwień, negatywnego usposobienia i już nie widzę dalej. <laughs> negatywnego usposobienia i nawet niechrześcijańskiego zachowania. And you see, God was taking the church back to biblical principles. Prowadził swój lud z powrotem do tych zasad chrześcijańskich. Bóg stworzył życie i to są te dwa dary Boga, tą jedność i tą wspólnotę. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie ma na świecie żadnej innej osoby takiej jak ty? may have look alike? też może wygląda podobnie. Very quick very quick story. I was in Melbourne. Kiedyś byłem w Melbourne, to taką krótką historię. At a train station. Na stacji. And I looked at the person in front of me. Patrzyłem na osobę przede mną. And I said that's a girl that I know. I pomyślałem, o, to jest ta osoba. So exactly the same którą as the person that I knew. Dokładnie tak samo wygląda jak osoba Being, being the kind of a person that I am, Jak wyobrażacie sobie będąc taką osobą jak jestem sense of and play jokes Ja lubię tak po prostu close, like <laughs> Ja po prostu podszedłem do niej i tak zareagowałem She turned around się And it was a stranger To ktoś obcy It was a complete stranger This lady nearly hit me Tak kobieta. Obca niemalże uderzyła mnie. See, alike, Wyglądała podobnie, ale nie była taka sama. Bóg stworzył ludzi, ażeby byli razem i również dał im czas. Within that context that he gave us responsibility. I w tym kontekście dał nam odpowiedzialność. The best nourishment I dał the people. nam najlepsze odżywienie, najlepsze odżywienie dla człowieka. And is the catch. I e, tutaj, co dalej? Ellen White, the in 1863. Ellen White otrzymała to widzenie w 1863 roku. I dopiero rok później zaczęła o tym pisać. Now. When she published a chapter in the book Spiritual Gifts. Gdy opublikowała rozdział w książce Dary duchowe. She talks about the holistic view of life. Pisała o tym holistycznym życiu. The basic principles, sun, exercise and zasadach, o hygiene, Podstawowych zasadach słońcu, one o higienie, od ćwiczeniach. She talks about the clean foods, clean and unclean pisze o czystym nieczystym pożywieniu bo dostała informację, że wieprzowina nie jest zdrowa. She takes us into Garden of Eden, prowadzi nas do ogrodu Eden. But she talks about the intemperance, ale mówi o y, nieumiarkowaniu. Suggesting that intemperance kills people. Sugerując, że właśnie nieumiarkowanie zabija. And that we should return i powinniśmy powrócić o tych podstawowych zasad zdrowia. W tym czasie rozpoczyna publikacje razem z swoim mężem i wydali sześć takich na temat zdrowia. W tych publications she only had short statement spiritual with spiritual emphasis. Nich tylko takie krótkie informacje dotyczące spraw duchowych, a te inne artykuły oparte były na informacjach od reformatorów zdrowia z lat 60. Richard Fultz, jeden z historyków, Made a significant statement. Napisał coś ciekawego. Please read it. Kiedy tylko pani White zaczęła mówić i pisać obszernie w temacie zdrowego życia, wiele osób zwracało uwagę na podobieństwo jej nauk z poglądami wczesnych reformatorów zdrowia. Next one. Dalej. Zajęci problemami wojny domowej oraz rekonstrukcji podczas lat 60. XVIII wieku, Amerykanie byli mniej zainteresowani przestrogami reformatorów zdrowia. W tym samym czasie osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych na polu antyseptyki, bakteriologii i patologii oddaliły w cień reformatorów. Oh, sorry. No. Wielu z ich zwróciło swoją uwagę na gimnastykę i programy kultury fizycznej Diolewisa. Stare pomysły i przekonania odeszły w cień i zdawało się, że zbiór zasad zaczerpnięty z reform rozwijanych przez ćwierć wieku jest skazany na odrzucenie jako odrębny system. W tym krytycznym momencie adwentyści dnia siódmego dodali zasady zdrowego życia do zasad swojej wiary. Widzicie, co się dzieje? Zwróćcie uwagę na to, że gdy zaczęła mówić na temat zdrowia, wykorzystywała materiały wcześniejszych reformatorów. Ale również otrzymała wizję. I to spowodowało pewien konflikt. I dlatego doszedłem do wniosku.

Ja, żeby skupić się na tym, co ma znaczenie dla Boga. W tym wydaniu, które będziecie mogli w całości przeczytać, napisałem: W czasie, gdy wydawało się, że stare reformy zdrowia są skazane na zapomnienie jako odrębny system, Ellen White przedstawiła nowy punkt zainteresowania. Po pierwsze, przyciągnęła uwagę do tego, co dla Boga ma największe znaczenie, czyli zdrowie duchowe. Po drugie, zapoczątkowała świadomość holistycznego podejścia do dobrego samopoczucia. Can you see the two Zwróciliście uwagę na te dwa punkty? Food first. Życie, zdrowie duchowe Spiritual po pierwsze. First. Duchowe odżywienie po pierwsze. With Związane z fizycznym odżywieniem. Pracowałem z ludźmi, którzy byli fanatykami zdrowia. Nie przeszkadza mi to, że ludzie wybierają do jedzenia to, co oni sobie chcą wybrać. Ale czasami, czasami najtrudniej mi się z nimi pracowało. Nie widziałem zmiany serca. Bo nie widziałem u nich zmiany serca. Bo to tylko praca Ducha Świętego, który może zmienić twoje serce. Ale oczywiście to nasza odpowiedzialność, abyśmy robili te dobre rzeczy dla naszego That's ciała. To są ważne zasady. Zwróćcie uwagę, jak one współdziałają. The great controversy theme ten temat wielkiego boju y, y, rzeźbi jakby to takie najważniejsze podstawy dla ludzi ale później bóg dodaje to duchowe odżywienie i to fizyczne odżywienie because he was preparing the movement For mission in the world. Ponieważ przygotowywał ruch do misji na całym świecie. And in 1872... I w 1872. We have the focus on y, skupiliśmy się z kolei na edukacji. But what I would like in 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 conclusion, I would like to I I don't know. I'm a visual person. I like graphics. <laughs> When I do research, I always draw pictures and someone understand? "How does it work together?" Y, tak już wnioskując, jak zauważyliście, ja y, lubię rysować pewne rzeczy, gdy prowadzę swoje badania. So great good and evil. Tak więc wielki bój zło dobro. Ale w międzyczasie w tych latach 1888-1911. She said, Focus on Jesus. Ellen White pisała, koncentruj się make na Jezusie. Niech Biblia będzie tym najważniejszym przedmiotem. And then powiedziała, said look. I potem napisała, a ty jesteś w samym środku tego konfliktu. I to, co robi dalej, jest niesamowite.

Następujących punktów. Duchowa autentyczność. Genuine relationship. Szczere relacje. Professional development. Rozwój zawodowy. You know, do your very best in whatever you do. Download it. I was traveling through Singapore. Zrób Czymkolwiek się zajmujesz, rób to jak najlepiej. Kiedyś podróżowałem do Singapuru i zauważyłem człowieka, który zamiatał ulicę. Ja nie wiem, kim on był i skąd pochodził, ale był tak niesamowicie dokładny w swojej pracy. Zamiatał ulicę na twarzy miał uśmiech he was doing his very best I naprawdę robił to co potrafił najlepiej how much more ileż jeszcze więcej Powinniśmy. should grow in the development powinniśmy, of our professionalism. Powinniśmy się rozwijać w naszym profesjonalizmie for the purpose of god's work e, w tym w tym działaniu dla boga we've gone that i can carry my voice so you can and then the last one was spiritual authenticity Osobisty rozwój, to tożsamość nasza. Okay, so that's the big picture. You see, what I'm trying sort of to share with you is this whole concept, is this whole concept of hermeneutics from a larger perspective. To ten, see the big picture. To ten cały y, kontekst, to ten, to ten wielki obraz, który chciałem wam przedstawić. Okay, I'll conclude with the story. Zakończę. Powiadamiając w historii. 1894. Y, 1894. I wondered, does Ellen White at any stage talk about the spiritual journey? Ellen White mówiła o podróży duchowej. I don't know whether it's in Poland, but in our part of the world and in other areas, when you mention spirituality, people go. Ja nie Just wiem, like czy tak this. jest w Polsce, ale w innych częściach świata, czy tam w Australii, jak się mówi duchowy, to ludzie zaczynają tak właśnie reagować, słyszeliście? It's, it's Dużo krytyki od razu się pojawia. 1994, w tym czasie, w 1994, Ellen White, in signs of the times, Ellen White w Znakach Czasu napisała takie ciekawe zdanie: Wola ma moc. Jeżeli mamy odnieść triumf w walce duchowej, poczynić postęp w drodze duchowej, nauczyć się wielu lekcji od Chrystusa, Wielkiego Nauczyciela, to konieczne jest, aby wola została uświęcona. W drodze duchowej nauczyć się wielu rzeczy od Chrystusa, Wielkiego Nauczyciela to przecież w tym kontekście walki dobra i zła. Tak więc postawiłem sobie pytanie, gdy czytałem dalej. O czym Ellen pisze? Ponieważ pisze, gdyby nasze duchowe oczy zostały otwarte. Zobaczylibyśmy rzeczy, które już do końca życia pozostałyby trwale w naszej pamięci. Zobaczylibyśmy coś, czego tak normalnie nie widzimy. Gdy przeczytałem, byłem bardzo ciekawy, co będzie dalej. Zwróćcie uwagę na to, co napisała. Zobaczylibyśmy dusze zgarbione nad uciskiem, obciążone smutkiem i ugięte jak wóz pod snopami, gotowe umrzeć ze zniechęcenia. Zobaczylibyśmy aniołów lecących ochoczo na pomoc kuszonym, którzy stoją jakby na krawędzi przepaści. Powinniśmy zobaczyć życie takim, jakim jest. Powinniśmy zobaczyć ludzi w ich alce. I zobaczyć aniołów, którzy przychodzą, by pomagać. I zastanawiam się, czy myślała wtedy o Kościele, który właśnie powinien. Podejść i wyciągać te But ręce do ludzi wokół. Bo za tym zdaniem kryje się hi pewna historia. W 1894 odbył się pierwszy taki kamp, e, kamp w Sydney, w Australii. There was a time of depression. E, był to czas depresji. E, The camp was attended uh, very well by people from the community. Na camp przyhało wiele ludzi. And Ellen White became very frustrated. A Ellen White poczuła się sfrustrowana. In her diary she wrote the following. I w dzienniku napisała następujące myśli. I hopped on a horse and buggy. I hopped on my horse and buggy. Ja jechałam, ja mm, z tym powozem, powozem, bryczką. And traveled fifteen kilometers to Jechałam 15 kilometrów. To pick up mattresses. A żeby, zabrać materace. To bring them to the camp to make people comfortable. Żeby przywieźć te materace na kamp, żeby ludzie mogli wygodnie spać. I'm reading the statement. I'm saying, where was the church? Gdy to przeczytałem, pomyślałem, a gdzie byli członkowie kościoła, gdzie byli przywódcy kościoła. So she John I don't know whether you know that John gdy napisała list do Johna Kelloga i nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że chociaż się nie zgadzali, to on był jej przyjacielem. Of all the letters, letters that she wrote to different people, Wszystkie te listy, które napisała do różnych osób, z wszystkich, najwięcej tych listów wysłanych było właśnie do Johna Kelloga. I ona tak szczerze do niego pisała. Byłam na pierwszym spotkaniu i mówiłam kazanie na temat Jana z 17 rozdziału. I went to the next meeting and I talked to people about and I preached about the love of God. Udałam się na następne, i potem mówiłam o Bożej Miłości. And then she so frustrated was not right. I, I wtedy tak właśnie poczuła się sfrustrowana, bo coś było nie tak. I któregoś ranka zdecydowała się na coś niesamowitego. She all the Wezwała wszystkich Kaznodziejów. And she said to them, I powiedziała. Bracia, pokazano mi, że rzeczy nie są właściwe wśród was. Jest zazdrość, you źle się traktujecie i ten duch ma wpływ na do e, kościoła. E. Indeed, the future general conference president was there. E. Był tam przewodniczący generalnej konferencji. Pastor Haskell. Pastor Haskell. Were others as well? Byli inni. And there was a time of confession. I to był czas wzajemnych wyznań. They fell on each others arm and they confessed to each other. Wzajemnie chwytali się w ramiona i wyznawali sobie wzajemnie to, co mieli przeciwko.., Brat, br mieli przeciwko sobie. To był czas wspólnej modlitwy. For forgiveness. E, to był czas e, szukania przebaczenia. And this became known as the best camp meeting. I okazało się, że to było najlepsze spotkanie namiotowe. Successful meeting. Takie udane spotkanie. This was the influence of the prophetic voice. Taki był wpływ ducha prorocy. Które pomogło ludziom zwrócić uwagę na to, co ma znaczenie dla Boga. Chciałbym się teraz pomodlić. Może to tylko taka krótka refleksja, a przecież tyle jest materiałów do odkrycia. tylko ale proszę o to, żeby twój duch pozostał w nas. We'll have a break now to Teraz kiedy nastąpi krótka przerwa. We'll Gdy będziemy dalej studiować. I you Jesus. Dziękuję za Jezusa. I w jego imieniu się do Ciebie modlę. Boże. Amen. Amen.